O właśnie. Forseed. Feroseed. Porozmawiajmy z nim na temat nasilnika. Czy wiesz coś o nim? Widział walkę, ale nie zauważył nasilnika. A co z Barmim? No dobra, nic specjalnego. A drugie? Też nie ma? To idziemy dalej. To było to gniazdo Markrowa, co nie? To był Apom, tak? Tak. Zapytajmy o Barmiego. Czy wie coś o nim? Aha, czyli przy fontannie możemy go znaleźć. Jeszcze na wszelki wypadek przejrzyjmy wszystkie drzewa tutaj. Nic, to wracamy. Do fontanny! Jej! Wracamy do fontanny, bo bardzo bym chciał rozwiązać tę zagadkę i zapisać grę. To znaczy po tej części oczywiście. Dobra, te dwa były przejrzane. Z tobą też, kolego, już rozmawialiśmy. O, to jest ta dwójka. Już nie musimy z wami rozmawiać. Do widzenia. Do widzenia, powiedziałem. Dobrze. A tam też chyba sprawdziliśmy te drzewa. Barmi, który wrócił i ten, którego nie znaleźliśmy. Wormadamy, które są bardzo głośne. No, ta zagadka została rozwiązana, to wiemy, no. Znajdź naszyjnik. No to też wiemy, że mamy znaleźć. Barmi, Wormadamy, Feroseed. Co jeszcze mamy? Do zrobienia, Pikachu. Tim, jest zniżka na kawę, pośpieszmy się. Ojejku. Zapytajmy o Barmiego. Czy wie coś o nich? Zapytajmy o Barmiego. Są zawsze przy fontannach. No to też wiemy. Jeszcze możemy z nimi pogadać chwilę? Czemu nie mogę podejść tam? A to już rozmawialiśmy, to nie. Zapytajmy o Barmi, czy wiecie coś o nich? Ewoluują w Wormadamy, to czy... No właśnie, no ale... Czy wiesz coś na temat Barmi? Jest ich wiele rodzajów. Tim, there's a discount on coffee. Wiem. No może on ewoluował. Można się go zapytać o to? Czemu nie możemy? No ja wiem tutaj, że jest ich kilka rodzajów i że ewoluuje Wormadama. Ja bym się go zapytał o to, czy ewoluował on.
Tak? No zapytajmy o tego Barmiego. Świetnie. No, czy jesteś gotowy? Powiem ci dużo. Co to jest cloak? To jest ten... Teraz sobie przetłumaczymy. Dobrze jest mieć słownik przy takich grach, bo sobie można nauczyć się też wielu słówek. A tutaj tworzą płaszcz. W zależności od różnych Pokémonów występują trzy rodzaje. Roślinna, piaszczysta lub trash. Tu mamy trzy rodzaje ich. O plant. Jest zrobiona z liści, które powstają w parku. A o sandy formie? Z piasku i brudu. Lubią jaskinie. A trash? Jest po prostu zrobione ze śmieci. Aha, czyli tak po prostu to wygląda. No, kiedy się zastaję, uprawiam aerobik. To pomaga mi bardzo. Dobra, lecimy na Szczecin. Taylor, zapytałem cię o Burmich. Nie jest zainteresowany? Szkoda. Dobra, musimy porozmawiać z resztą osób. Zapytajmy o Barmich. Tak, żyją zazwyczaj na drzewach. O piłkę. Wieczorem. I rozwalił ich powłokę. No. I co dalej? Jakże Barmiego rozwalili wieczorem, czy co? Pikachu, co chcesz mi powiedzieć? Czas odnaleźć zgubiony długopis. Tego kolesia przy fontannie. No dobra, idziemy. No i co? Jestem zajęty. O Barmie, długopisie? Tak, wczoraj wieczorem. Zrobiłem notatki i zgubiłem go. Czy wiesz coś na ten temat? A, czyli zgubił ten długopis wieczorem? Wtedy, kiedy ta... Coś jest chyba z kablem, nie tak, wiecie? Strzał w dziesiątkę. No, ale o co chodzi? Zgubiony długopis. Znajdziemy go właśnie w Barmiego. No właśnie. Robią przecież swoje skorupy z rzeczy dookoła. Cześć, tak, wróciliśmy. Czy mogę rozejrzeć się z waszą skorupą? Co powiedzieli? Nie ma mowy. Będą mieć łaskotki. Uwaga! Czyli to bo pierwszy raz widzę je bez tych, bez liści. Ale przypał. Nie wolno pośpieszać geniuszy. Czy tak jak z długopisem, jest wysoka szansa, że naszyjnik może się znajdować w ich skorupach. Co możemy zrobić? Oddalimy mu ten długopis. Dziękujemy bardzo. To był długopis mojego ojca. Cieszę się, że go znalazłeś. Proszę bardzo, to jedzenie dla ciebie. Dziękujemy bardzo. O, zobaczcie, wróciły. Lubię bawić się speedofami. Świetnie. Zapytajmy jeszcze o Barmi. I Pidowy też możemy zapytać. Dobra. Pidow zapomniał, jak się nazywa, także nam nie powie. Nie mam już trochę zebranych informacji, nie powinniśmy tego posortować. Dobra, zgubiony długopis, ewolucja, tutaj te skorupy, jak one robią sobie. No to wydaje mi się, że tamten z brudu i ze wszystkiego dookoła mógł sobie zrobić właśnie swoją skorupę, ten trash Barmy.
Znaczy Wormadam. Co nie? Nie możemy ich przesłuchać? No to idźmy jeszcze na zachód. Nie reaguje, także długo śpi ten Apom. Czy wiesz coś na temat Barmy? No, niespecjalnie. O co ci chodzi? Kosz zaginął. Uuu. Był pełny śmieci, ale zaginął. Może ktoś go posprzątał? Nie wydaje mi się. Czyli pusty kosz. To też jest wskazówka. Kolejna teoria. Który mógł walczyć, tak? Nie, czekajcie, którego to pasuje? No to pasuje, pasują do niego liście. Która wypowiedź osób wskazuje na to, że to mógł być ten Barmy? Wiesz co? Okej. Okay. Nie? No to zaraz, tu były liście, no to obstawiam. Musimy się wrócić z powrotem do Wormadamów, bo to właśnie ten, który zrobił się ze śmieci, może być sprawcą tego, że śmieci zaginęły. Hej, macie chwilę? Mogę wam spojrzeć w skorupę? Myślę, że naszyjnik, który macie tam, może znajdować się u was. Wygląda na to, że ktoś z was musi go mieć. Nie. No, czemu tak się zachowujecie? Nie chrońcie się tak. Musimy znaleźć trochę dowodów i musimy odnaleźć. Zrozumieliście? Masz jakieś dowody? Tak. Poczekaj. The proof, tak. Dowód, dla którego skorupa się zmienia. Pusty kosz, to nie? Nie. A ty, Pikachu, miałeś mi pomóc. I co? No to co, ten liście? Bo teraz nie zrozumiem, o co chodzi. Tak, liście. To, co się stało. Barmy walczył z Apomami, zgubił skorupę, ale to nie wszystko. Słuchajcie, Barmy uciekł i zdecydował zrobić nową skorupę ze śmieci, które były dookoła. Dziękuję za zrozumienie.
Zrobimy to szybko. Aha! Znalazłeś naszyjnik. Tak. Trzeba go oddać. No, czyli już mamy zagadkę. Problem rozwiązany. Tam był Barmy i Barmy sobie stworzył swoją skorupę. Rzeczy, które były w pobliżu i z formy liściastej zamienił się w śmieciową. O, wróciliście. Proszę. Dziękuję. Nie ma sprawy. Dziękuję panu i pani. I tobie, Pikachu. Cześć. Nieźle się spisałeś. To nic. Tak, to była świetna robota, coś czyż nie? Pikachu pomógł mi bardzo. Wygląda na to, że jest twoim świetnym partnerem. Jest naprawdę słodki. Muszę, że powinnam... Wydaje mi się, że już muszę lecieć. Co ty robisz? Zaproś ją na herbatę albo coś. O czym ty mówisz? Ach, nieważne. Wracamy do agencji detektywistycznej. Nie czaisz? Jestem twoim ojcem. Detektyw Harry Gottman. Świetnie teraz pracuję na temat tej agencji. Mój ojciec Pikachu, to naprawdę ty? O co cię chodzi tak naprawdę? O mnie? Sorry. Ostatnio kiedy cię widziałem... Co? Czyli byłem dla ciebie zbyt miły? Straciłem pamięć. Co? Nic nie pamiętasz? To nie tak naprawdę tak się wydaje. Zobaczmy, co tutaj się stało. Czyż nie miałeś spotkania na trzecią? Idziemy. Pikachu pokazał mi drogę do agencji i udaliśmy się do niej. Minęły aż 2 godziny transmisji, z czego mamy 1,5 godziny materiału. Możemy zakończyć odcinek. Na razie, cześć. Naprawdę chcę, jak nigdy dotąd nikt.